Dzień dobry Państwu. Jak widzicie, dla mnie widok niecodzienny. Mówię, kurczę, dostałem tam te 40 końców za logowanie, to mówię, otworzę sobie jedną piłkę i tak pewnie wpadnie jakiś shit. Ja tego zawodnika jeszcze nie miałem, ja wiem, że 90% z Was już Mbappé miała wcześniej, ale ja nie. I dzisiaj go sobie przetestuję. Przetestuję sobie go w wersji Future. No... Bójcie się, że tak powiem. Przy okazji powiem Wam też parę rzeczy, co wiadomo a propos PSA 20. I... Powiem Wam, jak to będzie w najbliższych tygodniach jeszcze wyglądało, jeśli chodzi o ten kanał. Tylko najpierw sobie ustalmy jakiś skład. Oczywiście Neuerusa już sobie na 89 fajnie broni. Nawet jeszcze nie jest na maksie, jest dopiero na 20 levelu, ale już takie interwencje ma czasami, że ja mówię, kurde, wariat po prostu. Dlatego wrzućmy sobie, no nie wiem, który z tych składów. Tu są zmęczeni, więc ten drugi. Okej. Okay. To jeszcze muszę tak, przede wszystkim Mbappé. Za na przykład. Za kogo? Dajmy może za Gryzonia na razie. Albo za Ronaldo. Kurczę, co tam. I co jeszcze? Aha, i Neuer. I teraz tak. Co do PSA 20. Oglądałem... W ogóle nie wiem, kiedy ten odcinek będziecie widzieli, ale oglądałem finały, znaczy sam finał oglądałem PS Liga. Nie wiem, gdzie tam Kepa się zapodział po drodze, bo w ogóle go nie widziałem. Co sobie zagramy? Zwykły rankingowy mecz możemy dzisiaj. Finał był między Usma Kabyle a Etorito. Ja postawiłem w ogóle na Usma Kabyle, że on to wygra. Coś... Tak podejrzewałem, w sensie, że Torito może być wysoko, ale miałem wrażenie, że ktoś może mu stanąć na drodze. Aczkolwiek, jeśli chodzi o wynik, jeżeli nie oglądaliście, to spokojnie, możecie sobie poczekać. Ja ten mecz dokładnie przeanalizuję, bo był zarąbisty. Świetny mecz, masa bramek, świetnie grali. Było parę takich sytuacji, ale wiecie, to jest stres, to jest walka o Mistrzostwo Świata, nie? Gdzie mogli się lepiej zachować, ale absolutnie rewelacyjnie. Swoją drogą. Ja kiedyś z panem Usma Kabyle się zmierzyłem, jak grałem w PES Ligu. Mieliśmy podobny bilans meczów wygranych. Chyba 18 miałem ja i 18 on miał wygranych. I przegrałem 4-1. Ale to był mecz, w którym działy się... Znaczy, oczywiście bardzo dobrze grał. Fajnie manualne lobby robił. Ale to był mecz, w którym straciłem jedną z najdziwniejszych bramek chyba jakiekolwiek widziałem w tej grze. To znaczy, on miał akcję. I swoim napastnikiem został na mojej połowie. Ja bramkarzem wybiłem piłkę na jego połowę i moja cała linia, w ogóle cały zespół przesunął się do przodu. I ten zawodnik został na grubym spalonym, takim wiecie, na moim polu karnym. Nie wiem, czy on tam na chwilę kontuzję złapał, co tam się stało, nie mam pojęcia. A Usma Kabyle zagrał piłkę do przodu taką na przestrzał do niego i sędzia nie gwiznął spalonego. I on po prostu sam na sam został, moja obrona, moi wszyscy zawodnicy byli na już bliżej połowy, a on był na moim polu karnym z napastnikiem, czajcie to? Jak ja to zobaczyłem, mówię, nie wierzę, jeszcze się wtedy strasznie wkurzałem, bo wiecie, ja walczyłem też o wynik, żeby się dostać i straciłem bramkę w ten sposób. Ja mówię, no nie wiem, a wiedziałem, z kim gram, bo znaczy wiedziałem, że Usma Kabyle zawsze gdzieś jest tam wysoko, nie? Więc no nawet nie wiem, czy ja tego meczu nie mam gdzieś nagranego. Jak go znajdę, to oczywiście też sobie go wrzucę, przeanalizujemy go sobie. Ale to wszystko będzie w odcinku, później jak ten finał Wam pokażę, tam jest parę rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. A co do PSA 20, to demo, już jeśli obserwujecie moją zakładkę społeczność, to wiecie, mam nadzieję, że Mbappé jest w formie, tak jest. To wrzućmy jeszcze Sokratisa i... A, jeszcze Neymar, dobra, to zrobimy tak. O... Jeżeli obserwujecie tamtą moją zakładkę społeczność, to wiecie, że data dema się pojawiła i będzie to 30 lipca. Więc szybko, już tylko miesiąc został. A co do dema samego, to wiadomo, że będzie dostępnych 14 drużyn. Podejrzewam, że tam Francja, Brazylia, jak zwykle, pewnie Barcelona. Nie wiem jeszcze, jakie kluby partnerskie się pojawią. Będzie można zagrać offline i będzie można zagrać online, co jest całkiem fajne.
I będzie też dostępny tryb edytowania, to znaczy tam koszulki można sobie edytować, jakieś takie. Mam wrażenie, że oni troszkę ułatwiają dopatchowanie tej gry, tak mi się wydaje, co jest całkiem dobrym pomysłem. Ale zobaczymy, więc całkiem dużo możliwości w tym demie. No obowiązkowa opcja to jest ta gra online, nie? Że można zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i na razie tyle, wiadomo, jeśli chodzi o PS-a. No i w sumie, jak nie ukrywam, że ja w PS-ie 20 to tak trochę chyba przycisnę. Postaram się dostać na te Mistrzostwa Świata. Bo w tym roku to miałem, w tym jednym PSG byłem bardzo blisko, a w drugim już troszkę odpuściłem. Ze względu na to, że miałem matury i tak dalej, ale w tym roku myślę, że przycisnę i postaram się na te Mistrzostwa Świata dostać. Byłoby całkiem fajnie, nie ukrywam. No i co? W sumie tyle. Przejdźmy już do spotkania, zobaczymy, jak Mbappé się będzie sprawował. Czy było czy tak zwane warto było? Zobaczymy. Okej, okay, Mbappé się urwał. Jak to ma w zwyczaju, ale to zjarałem jeszcze. Nie. Kurde, dobrze się urwał. Miałem to trochę inaczej. Znaczy, myślałem, że to może technicznie zmieszczę, ale czekajcie, jeszcze Hazard. Hazard w formie i to chyba nawet dipping shot jakiś poszedł. Nie wiem, co to było, ale ważne, że trafił. Jeszcze jedną rzecz właśnie miałem wam powiedzieć, co do tego, jak będzie wyglądało to teraz na moim kanale, bo ja 5 lipca, czyli w piątek już, wyjeżdżam na, no, 2 tygodnie. Nie będę miał w ogóle styczność, chociaż... Czekajcie, przemyślawszy to... A, musiałbym się zastanowić, może to nie jest wcale wykluczone, ale dobra. Zakładamy, że nie będę miał styczności z konsolą i z nagrywaniem. I... Kurczę, a może bym to jakoś zrobił? Dobra, zobaczymy jeszcze. Czekajcie, bo się znowu. Kurde, on się świetnie urywa tam w obóz, tylko muszę się nauczyć mu podawać jeszcze jakoś. Cześć, szybki pieron. Mnie tak katowali tym Mbappé, ja go nie miałem i mnie to wkurzało mocno. W każdym razie, zakładając, że nie będę miał styczności z konsolą, to ja zamierzam zrobić. Trochę materiału naprzód, ale też nie dam rady ich nie wiadomo ile zrobić. I myślę, że będą się pojawiać po prostu 2 odcinki w tygodniu z PS-a. I to będzie wszystko, ponieważ jak wiecie, no w FIFA się teraz za dużo nie dzieje, więc tam nawet nie wiem, co bym miał ponagrywać. Ach, kurde, świetnie się zrywa ten dziad. Tyle jeszcze, żebym umiał trafić w bramkę. Także z PS-a i to będą takie rzeczy jak ta analiza tego finału. Jeszcze już jestem umówiony w końcu z tym gościem specjalnym, kurczę, z FIFA. Się tak długo do tego zbieramy, ale to też przeze mnie trochę, bo ja mam głowę gdzie indziej i zapominam po prostu. O, niedobrze. No, Jerus. Tak jest. Nie wiem, czemu on manualnie strzelał, ale okej. No, także myślę, że to będą całkiem interesujące odcinki. Może będzie ich trochę mniej, nie wiadomo, no bo nie będę miał jak. Ale spoko, oczywiście na drugim kanale, jak zwykle, zapraszam. Na Jancie Fabularnie będą się pojawiały regularnie odcinki z A Way Out z moim bratem. I zrobimy sobie też w przyszłym tygodniu jeden live z NBA na Twitchu. I nagram też ze 2 odcinki z NBA na raz w tygodniu się jeden odcinek pojawi. Przynajmniej taki mam plan. No i tyle, wiecie, no też nie mogę teraz, kurczę, tych 5 dni do wakacji spędzać cały czas przed konsolą, żeby nagrywać naprzód, no bez przesady, nie? Także to tyle z ogłoszeń parafialnych. A teraz wracamy do skrótów. Skupię się i może strzelę jakąś bramkę tym Mbappé, bo już miałem trochę sytuacji. O, ale przyjęcie, rewelacja. Chociaż Hazard, kurczę, tak widzę, ma ochotę. Powstrzymajcie Hazarda w formie, nie ma szans po prostu, no widzicie. O, masakra. Powstrzymajcie Hazarda w formie, no. Future Hazard to jest ten future, którego można było na samym początku trafić, jest straszny. Okej, okay. Będzie Mbappé? Będzie. Jakkolwiek, ale w końcu mi się udało strzelić. Tutaj troszkę, w ogóle a propos przypadku, to wam też pokażę w tym meczu, no. Finał Mistrzostw Świata. Przegenialne spotkanie. Ale o tym, kto wygrał. Chyba ci straszy. Zaważyła to porność tej gry. I zobaczycie, o co chodzi. Jeżeli oglądaliście ten finał, to wiecie, o co chodzi. Ostatnia bramka, jaka padła.
Ale ja wam pokażę, jeżeli na przykład ktoś myśli, o jaka ta porność, przecież tam wszystko ok, to ja wam pokażę, o co mi chodzi. Kurde, straszny jest ten koleś po prostu. A, ślutnę sobie. Ej, to był ten rising shot chyba. Ale dobra, bo ja się, wiecie, bo ja dziś oglądałem to spotkanie, dlatego tak je wspominam. Ale dobra, zostawię to sobie na inny odcinek. Niech już wam będzie. Co on robi najlepszego? No dobra, nieważne. Nabija sobie statystyki chyba. O! Aj, no nie, no to już by była brama. Znaczy, jakbym to strzelił, ale... Ale tak mi zostawił Mbappe dokładnie tak jak teraz. No i Mbappe. Kurde, no broni ten dziad, co to jest tam? Donnarumma na tej bramce? Tak mi się wydaje. Skubany to wyciągnął, no. Ale ja też ci cackam, kurde. Wszyscy tym Mbappe to mi walą po prostu, jak idzie takim, jak, takim młotkiem. A ja strzelam nim technicznie, nie wiedzieć po co. Nie. Dobra, zróbmy zmiany jakieś. Tak, i to będzie Ronaldinho. Mogę Hazarda cofnąć i dać Salaha. A i dobra, wrzućmy Cruyffa za Mbappe. Spoko, jakby... Ja wiem, na co go stać, ok? I po prostu to wyjdzie w meczach, nie? To wyjdzie w meczach. Ten mecz też nie był najgorszy w jego wykonaniu, to ja po prostu zjarałem tę sytuację. Jakbym wykorzystał połowę z tego, co on miał, to by miał hat-tricka, no ale... Dobra. Jedziemy. Ależ podanie od Hazarda. Tylko co teraz? Mam plan. Nie wiem, czy się uda. O, bez sensu. W sensie nie... O! No, oddałem ci zwód! Czemu nie zareagowałeś? What? No kurde, to był porobiony byłby ten koleś. Ronaldinho mi nie zareagował. No i mamy w Houston problem. Neuer! Tak jest! Głową! Bo umie! Neuerus, dokładnie. O nie! Neuer! Broń to! Dobra, nie ma czego bronić. No. Znowu kontra, znowu Eriksen. Znowu ten jego bramkarz tak daleko stoi. Spalony. Jestem ułomny. Kurde, no. Wiedziałem, że tam jest spalony i tam zagrałem. No co ja robię? A. Okej, okay, dobra, rozumiem jakby zależność. Okej, okay, no, jakby. No to mamy rage quit. Na to wygląda. W sumie nie wiem czemu. Teraz nagle zaczął rage quitować. Cały czas było 3-0 przecież. Nie wiem, nie wiem co tam się stało. Ale. Serio? Tego trzeciego sobie nie strzelisz? Co ty robisz, chłopek? Czekajcie, ja mu dam tą piłkę. Żeby on sobie sam strzelił, bo jak ja mu strzelę, to te samobuje się nie zaliczą pod rząd. O! Jezus Maria. O, dobra. Niech se stoi, dobra, to przeczekam to do końca i za chwilę widzimy się w głównym... O, chociaż nie. Dzięki. Dzięki, jednak zdecydowałeś się być rozsądnym człowiekiem i wyjść. Podejrzewam, że za niedługo też nagram odcinek z walki o rating 1300. Już byłem bliski raz, ale przegrałem akurat, kurczę, jak miałem już tak blisko. Ale spoko. Myślę, że sobie to... Że sobie to nadrobię. Hej, co, jakiś pieniądz wpadł? Powiem wam, że z tymi scoutami, jak ja wyjeżdżam za tydzień, to ja w sumie nie będę kupował tych scoutów teraz, tylko ja sobie odbiorę scouta, znaczy zagram w czwartek tego scouta z komputerem i zgarnę legendarnego scouta, a później poczekam, aż to się uspokoi wszystko i jak wrócę, to podejrzewam, że ceny już będą normalne i będę mógł sobie kupić tych gości, których chcę. No bo tak się zastanowiłem i w sumie lepiej chyba poczekać 2 tygodnie i dać 100 tysięcy mniej niż zbierać, nie wiadomo po co. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, no to by było na tyle. Dzięki wam za ten odcinek i widzimy się już w kolejnych. Hej, hej.